Frank Lampard w wieku 38 lat oficjalnie zakończył karierę piłkarską. Legendarny pomocnik ogłosił swoją decyzję za pomocą Instagrama. Ostatnim klubem Lamparda był występujący w MSL New York City. Do USA piłkarz trafił z Manchesteru City, ale przez większość kariery piłkarskiej związany był z Chelsea Londyn. W latach 2001-2014 wystąpił w 429 meczach i strzelił 147 bramek. Wcześniej występował w Swansea City i West Ham United. 106 razy zagrał dla angielskiej kadry. Jeszcze kilka tygodni temu Frank Lampard marzył o powrocie do Chelsea, ale nie mógł narzekać na brak ofert. Wiele klubów chciało go mieć w swoim składzie, ale jednak cały czas czekał z podjęciem decyzji. Spekulowało się, że może zagrać dla Swansea City, West Ham, Bromwich czy nawet Crystal Palace. Lampard jednak nigdzie już nie zagra i jego dorobek w Premier League to 607 meczów oraz 177 bramek. Trzykrotnie był mistrzem Anglii z drużyną Chelsea. Warto dodać, że w sezonie 2011-2012 razem z Chelsea zdobył Ligę Mistrzów. W oświadczeniu wydanym przez 38-latka czytam m.in. o podziękowaniach dla najbliższych oraz dla poszczególnych klubów, dla których grał. Lampard zdradza również, że zaczyna szkolenia trenerskie i będzie chciał się spełnić w tym kierunku. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał. Wszystkich oglądających chciałbym zaprosić na grupę widzów na Facebooku, która jest tematyką piłkarską. Nosi nazwę Piłkarski Raj i na niej będą się pojawiać wszystkie newsy, ciekawostki, memy na temat piłki nożnej. Link do grupy macie w opisie tego filmu. Przypominam jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę, a także subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko! Yeah, blue jeans, Air Ones and a white tee. 06 hanging out the window like ye. Hyphy on one, off a bottle might be my tree. Smoking Agent Orange, high C. Back when me and Marty was recording at my mom's. Most of y'all were chasing.